Lewica poniewierana w rządzie, poseł Razem, robią was w konia. Poseł Maciej Konieczny z partii Razem nie ma wątpliwości. Polityk w gorzkich słowach mówił o tym, jaka jest pozycja lewicy w koalicji rządzącej. Uważa, że ugrupowanie prowadzone przez Włodzimierza Czarzastego jest trochę kwiatkiem do kożucha i nie ma wystarczającej sprawczości. Ja bym powiedział tak, że droga nowa lewico, w konia was robią w tym rządzie, naprawdę, powiedział gość programu Fact Life. Po uformowaniu się koalicji 15 października klub lewicy podzielił się. Część tworzących go formacji weszła do rządu. Inną drogą poszła partia Razem, która postanowiła zostać w opozycji. Po ponad 10 miesiącach sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska politycy Razem twierdzą, że dokonali dobrego wyboru. Wychodziliśmy z prostego założenia, że te nasze głosy, partii Razem, są zbędne do większości. To znaczy, że jeżeli nie ustalimy na starcie, że mamy finansowanie ochrony zdrowia wystarczające na leczenie ludzi w Polsce, że mamy finansowanie budownictwa społecznego, nauki, to potem nie będziemy mieli tego przełożenia. Jednak arytmetyka sejmowa jest dość brutalna, jeżeli twoje głosy nie są potrzebne do przegłosowania rzeczy. Nawias otwierający kropka 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 nawias zamykający. To dawano nam do zrozumienia już na etapie negocjacji, że po prostu będziemy przegłosowywani. Ale nawet bez tego, patrząc na rolę lewicy w tym rządzie, to widać, że to jest rząd zdominowany przez partie prawicowe, że ten głos lewicy jest słaby i ta sprawczość jest naprawdę umiarkowana, ocenił Maciej Konieczny z partii Razem. Robią was w konia. Lewica marginalizowana w rządzie? Gość programu Fact Life mówił, że nie przechodzą związki partnerskie, do tej pory nie przechodzi złagodzenie prawa aborcyjnego, a przechodzi łamanie praw człowieka. Odnosił się w ten sposób do ogłoszonego przez premiera Tuska sposobu na walkę z nielegalną migracją. Ja bym powiedział tak, że droga nowa lewico, w konia was robią w tym rządzie, naprawdę. Bo jeżeli nie dostaniecie ani praw człowieka, ani nie dostajecie tych postulatów ekonomicznych, to po prostu to nie jest żaden kompromis, tylko to jest dominacja partii prawicowych. A lewica jest tutaj trochę kwiatkiem do kożucha. I to nie jest żadna przesadna sprawczość, ocenił polityk.